Krakowie parę lat temu powstała tak zwana stowarzyszenie, asocjacja promotorów radosnego ptaka. To tak się nazywają. Pierwsza akcja to była taka, że właśnie w ramach Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida zaczęliśmy takie budki robić. A szczególnie w okresie Dni Ziemi, które Ośrodek Kultury organizuje od zarania dziejów. Przez te lata to zawiesiłem, wykonałem, rozdałem no, około 200 budek. Tu jest oczywiście, tu są takie drzwiczki, bo każda budka ma specjalne tutaj drzwiczki, otwierana komora jest, żeby można było budkę po okresie lęgowym wysprzątać. I ta budeczka wygląda no jak te pokoje, tu mieszkania, te garsoniery na Górali 5, czyli ma komorę mieszkalną i przedpokój. Proponuję Nowochódzkiej Kronice Filmowej, aby poprzez zawieszenie tych dwóch budek dołączyła do akcji ratowania wróbla i ptaków parkowych. Ernestem poznaliśmy się na studiach i razem studiujemy na studiach doktoranckich na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ja w swoich działaniach zajmuję się nowotworami, co Ernesta zaciekawiło i zaproponował wspólny projekt odnośnie właśnie naszych doświadczeń z chorobą. My sugerujemy, my nie dajemy żadnej porady, nie wypisujemy żadnej diagnozy. My pozostawiamy odwiedzającym, odbiorcom wystawy ich własną możliwość interpretacji. Stąd właśnie też nie mamy podpisanych obrazów. Nie jest to podzielone, co jest Ernesta, co jest moje, bo chcieliśmy, żeby właśnie się to wszystko przenikało. Ciekawym jest jeszcze, że epikryza zazwyczaj pisana jest z perspektywy osoby niezaangażowanej emocjonalnie w historię chorego. Jest to suchy bardzo opis, który jest radą, ale bardzo taką emocjonalnie niezaangażowaną. Obaj mamy zupełnie inne doświadczenia i te doświadczenia postanowiliśmy zderzyć. Stąd właśnie cały wygląd wystawy, że ona jest biało-czarna, działamy kontrastem, kontrastem barw, kontrastem poziomów pionów, działamy po przekątnych. Ernest rzucał pomysłami, a ja byłem taką osobą, która pewne rzeczy odrzucała, akceptowała i uzupełniała. Nie chciałem na pewno nikogo zasmucić w tani sposób tematem choroby. Po prostu miało to być na chłodno, odcięcie się od tego tematu. Jak na razie. Nie wiem, może przyjdzie jeszcze kiedyś czas, że wrócimy do tego tematu.